4 kwietnia w Raciborzu przy ulicy Zborowej odsłonięto nowy mural pod tytułem Miejski Podwieczorek. Grafika powstała dzięki pomysłowi prywatnych właścicieli budynku, na którym się pojawiła, oraz przy wsparciu władz miasta Racibórz. Nowy mural w Raciborzu przy dawnej siedzibie winiarni jest tematycznie związany z przedsiębiorstwami branży gastronomicznej działającymi w naszym mieście w XIX wieku i przedstawia on, jak wskazuje tytuł, miejski podwieczorek. Kolejna praca Ryszarda Pawłowskiego, działającego pod pseudonimem Rich Musgano. Zlokalizowana jest, co ciekawe, na prywatnym budynku znajdującym się przy ulicy Zborowej. Pomysł powstania muralu na ścianie prywatnej kamienicy pochodzi od właścicieli budynku. Właściciele tutaj wykazali chęć wyremontowania i zaimpregnowania ściany i oddania jej właściwie do dyspozycji miasta z taką chęcią, żeby powstał tam mural. Oni widzieli te poprzednie murale. Bardzo fajny gest, bo to jest jakby taka wzajemna oszczędność. Nie musieliśmy już ponosić kosztów przygotowywania ściany. Ona była bardzo fajnie przygotowana i on jest pewny, że on wiele, wiele lat będzie funkcjonował. Grafika przenosi nas w czasie do produktów, które dawniej powstawały w Raciborzu. Mural bogaty jest w akcenty związane z winami Przyszkowskich, cygarami Domsa oraz wyrobami czekoladowymi Sobczyków. Wszystkie te produkty znajdziemy na muralowym stole. Ja uważam, że sztuka, którą umiejscowiamy w przestrzeni publicznej, powinna spełniać te wymogi tak zwanego site specific, czyli być zakorzeniona w danym miejscu, nieprzypadkowo, wiązać się z tym miejscem jakoś merytorycznie, historycznie albo społecznie. Ale artysta ma swoje wizje i ten koncept jakby rozszerzył o wiele dalej. Stwierdził, że będzie to nawiązanie nie tylko do samej winiarni, która znajdowała się obok, ale w ogóle do tych raciborskich tradycji tego przemysłu, ale nazwijmy to rozrywkowego. Wkrótce zostanie opublikowany film i otwarta wystawa, które przybliżą, jak powstawał nowy raciborski mural przy ulicy Zborowej 4.